Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 2014 roku. Zaczynamy, proszę Państwa, co to dużo gadać. Zaczynamy kolejny rok współpracy. Mam nadzieję, że dla jeszcze większej ilości osób będzie to szczęśliwy rok i jeszcze więcej osób wygra u nas pieniądze. Zapraszam Państwa, spróbujmy poradzić sobie na razie z pierwszą zagadką. Uzupełnij brakujące litery. Po prostu pomyślcie, jakie to jest hasło, co to są za dwa słowa, jakie litery mogą uzupełnić, co z tego wyjdzie. Dobrze? Państwo się zastanawiacie, a ja przypomnę, że w naszym programie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobrze, to formalnością stało się zadość. Teraz możemy zastanawiać się nad zagadką. 50 zł do wygrania. Numer na ekranie 704-304-304. Nie wiem, czy Państwo jesteście tak samo jeszcze niewyspani jak ja po Sylwestrze. Ale dobrze się zaczęło. U mnie przynajmniej było bardzo wesoło, tanecznie. Także mam nadzieję, że tak będzie wyglądał cały rok. Czego i Państwu życzę, bo jak będzie wesoło, to znaczy, że wszystko inne jest też dobrze. No, to zobaczmy. Zobaczmy, co komu niesie 2014 rok. Zobaczmy, czy jest bardziej szczęśliwy od 2013. Proszę spróbować swoich sił. Nie dajemy Państwu łatwego zadania tak od razu. Muszę przyznać, że ten rodzaj zagadek dla mnie akurat jest bardzo trudny po prostu. Tu nie będę już nic wymyślać, co by tu powiedzieć, bo po prostu to jest dla mnie dość trudne nie wiedzieć, czemu nie kojarzą mi się te puste literki, te puste pola. Nie za bardzo kojarzy mi się, co powinno tam być wpisane. Także taki troszkę niefart, ale ale wiem, że niektórym z Was to naprawdę całkiem nieźle wychodzi, także zostawiam to w Państwa rękach, głowach, oczach. Spróbujcie sobie z tym poradzić. Jak ktoś rozwiąże, to zapraszam do telefonu. Przypomnę, że albo przez komórkę, albo przez telefon stacjonarny bez większego problemu można się do nas zgłosić. A myślę, że tak na początku programu, kiedy jeszcze nie wszyscy dotarli przed telewizor, część osób w ogóle dzisiaj jest w pracy, chyba nie tak strasznie dużo ludzi. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma dzisiaj wolne. Nie wiem, jak wygląda u Państwa 2 stycznia 2014. Ja w pracy, jak widać, ale z przyjemnością witam z Wami nowy rok. Dobrze, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Aniu. Co Pan wymyślił? A odpowiedź to dobry wieczór. Naprawdę? Brawo, brawo. Naprawdę nie wiem, jakim cudem Państwo do tego dochodzicie, ale tak, dobry wieczór to jest bardzo dobra odpowiedź. Dobry wieczór. No prawie, że, bo ciemno się już robi. Panu od razu jeszcze też życzę szczęśliwego nowego roku. Jak już wygrał Pan pierwsze pieniądze, to może to jest jakiś znak. Chociaż wiem, że pierwszy program, pierwsze wygrane były wczoraj, ale być może niektórzy z Państwa pierwszy raz dzisiaj się z nami bawią w tym roku, to naprawdę warto spróbować, bo to wróżba na cały rok. Dobrze, no to zastanawiam się nad następną zagadką. Ta sama sytuacja. Proszę uzupełnić brakujące litery i przeczytać całe hasło, nie wiem, powiedzenie, zestawienie słów. Jakoś te słowa są ze sobą zapewne znaczeniowo powiązane, bo inaczej by nie były dwa tutaj, ale widzę, że udaje Wam się to nawet chyba łatwo, bo Pan się śmiał, jak Pan podawał odpowiedź, także widzę, że niektórym nawet to z łatwością przychodzi i oby tak dalej. Dobrze, to proszę rozwiązać następne. Mam nadzieję, że teraz już pierwsze koty za płoty i telefon się rozdzwoni, następne odpowiedzi będą się tutaj do mnie sypały lawiną, następne zagadki, następne nagrody do Państwa też lawiną będą się od nas sypały i tak dalej, aż do
grudnia tego roku, oby. Ten rok, przynajmniej styczeń, teraz zaczynamy na bogato, 7:30, jutro pierwsze spotkanie w Tele 5, później 15:45 tutaj w Polonii 1, 17:05 tu w Polonii 1 się też widzimy. Także okazji do wygrania pieniędzy nie zabraknie o różnych porach dnia, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami się z przyjemnością bawić. Dobrze, myślę, że minęło już wystarczająco dużo czasu od pojawienia się tej zagadki, żeby znalazł się ktoś, kto ją rozwiązał. Wierzę w Państwa, wiem, że jesteście sprytni, inteligentni, macie jeszcze na dodatek refleks i naprawdę wiecie, jak te swoje pieniądze wygrywać. Także zapraszam gorąco do studia wszystkich, którzy może właśnie pierwszy raz w życiu w ogóle chcieliby w tym roku zacząć coś wygrywać, to jak najbardziej u nas. U nas liczy się bardziej Twoje własne działanie, Twoja własna pomysłowość, inteligencja, bardziej to niż łut szczęścia. Dlatego zawsze namawiam, że może to nie jest od razu 50 milionów do wygrania i nie kumulacja, ale naprawdę codziennie można u nas wygrać sobie kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. I jak ktoś jest bystry i pracowity, to naprawdę może sobie bardzo przyjemnie tutaj do pensji dorobić. Albo na urlopie, albo nie daj Bóg odpukać na zwolnieniu jakimś. Mam nadzieję, że nie. A jeśli tak, to jakimś tylko przyjemnym. Dobrze, proszę Państwa. Co tutaj daje się odczytać? Udało się komuś? Poprzednie rozwiązanie to było słowa dobry wieczór. Chociaż bardziej na miejscu chyba powinno być szczęśliwego nowego roku. No. W związku z tym, że właśnie 2014 zaczęliśmy. Dobrze, no to zapraszam gorąco, zobaczymy, co tym razem udało się rozszyfrować. 704 304 304, komórki, telefony stacjonarne, ten sam numer, tylko proszę go wykręcać. Wykręcać, dzwonić, trafiać do studia i zabierać nagrody. Dobrze, rozwiązał ktoś, bo ja gadam, a tak naprawdę wolałabym głos oddać komuś z Was. I mam nadzieję, że będzie to od razu. Będą to słowa warte 50 zł. Proszę Państwa, jest tam ktoś? Dotarliście już przed telewizor powolutku? Wracacie? No jak ktoś jest w pracy, to pewno jeszcze nie, ale ci z Państwa, którzy są tymi szczęśliwcami, którzy mają wolne przez cały ten okres świąteczny, sylwestrowy, mam nadzieję, że już powłączaliście telewizory. O, dzień dobry. Dzień dobry. No i co pan przeczytał? Wesołych świąt. No i brawo. Już troszkę nieaktualne, ale jakieś święta znowu na pewno niedługo będą. Brawo. Wygrane 50 zł, wesołych świąt, ja też odczytałam, także ten, o matko, przynajmniej świętsza, tutaj coś jest, o co to jest, nawet nie chcę mi się kombinować. Dobrze, proszę Państwa, poradzicie sobie, jakieś widzę straszliwie długi wyraz, jeden, dwa troszkę krótsze i na te wszystkie strasznie dużo pustych miejsc z 5-6 może literek mamy podanych. Proszę spróbować pomyśleć nad tym. Jeśli ktoś jeszcze zmęczony po sylwestrowo, to może najwyższa pora właśnie się zacząć ogarniać, a już na pewno nie spać przez cały dzień, kochani, pobudka. Będziemy odsypiać w nocy, nie w dzień. W dzień jest do robienia różnych ważnych rzeczy, między innymi do grania z nami, zarabiania pieniędzy. To zapraszam. Kto? Kto chciałby coś zarobić dzisiaj? No. Pierwsze programy wczoraj miała z Państwem, widzieliście się tutaj z Justynką i z Moniką, tak? O ile się nie mylę, także to dziewczyny miały zaszczyt rozpocząć kolejny rok. Mam nadzieję, że dobrze Wam szło, że dużo osób wygrało pieniądze i mam nadzieję, że te osoby będą wracały przed telewizor grać z nami przez pozostałe 12 miesięcy. Dobrze, tego sobie i Państwu życzę, żebyśmy się przez cały rok spotykali. To będzie, myślę, miło. Dobrze, to jak? Coś tu się komuś kojarzy? Bo dla mnie wygląda to
porażająco, ale też nie chcę tutaj się z Państwem dzielić swoimi jakimiś odczuciami wobec tych gier, bo widzę, że potraficie je rozwiązywać, także tutaj moja niewiedza w tej dziedzinie nie oznacza, że nikomu się nie udało, przynajmniej przy poprzednich zagadkach tak było. 50 zł do wygrania, bierzemy telefon, dzwonimy, podajemy odpowiedź na antenie, wygrywasz pieniądze i cześć. A my gramy następną zagadkę. Może Michał już troszeczkę dosyć tych. No, a przede wszystkim to, jak już uzyskałam uwagę reżysera, o właśnie, to patrzę, czy tam coś się przebudził, to od razu dał więcej kasy. 100 zł, proszę Państwa, więcej pieniędzy, bo jest to trudniejsze. Na pierwszy rzut oka nawet trudniejsze od tych poprzednich zagadek. Zabrzmiało znajomo. Ale tylko przez chwilę. Ta trąbeczka taka czy coś. Ona tu jest. I ta... czy dla mnie? Dlaczego? Przecież to nie jest ta piosenka. A co to? Nie można? A tak krótko można. 30 sekund, o ile się nie mylę, czy tam 20, czy 15, coś takiego. Przynajmniej tak kiedyś było, z tego co pamiętam. No w każdym razie myślę, że niejedna osoba w tego Sylwestra miała do czynienia z tymi słowami. A, oczywiście, że był to cytat. Był to cytat z mojego nocy sylwestrowej. Jeszcze parę mogłabym cytatów rzucić, ale już może lepiej podarujmy sobie. Ja mam na dancingu. Dobrze, proszę Państwa, no bo trzeba się troszeczkę już pozbierać po tych szaleństwach przedwczorajszej nocy. Mi jest trudno dojść do siebie, bo oczywiście nie mogłam spać, bo mój sąsiad o 7 wrócił z Sylwestra, jak zwykle mój sąsiad nie mógł sobie odpuścić i początek roku też mnie musiał zmarnować. I od 7 do 9 była, działo się, więc ja się musiałam obudzić już cały dzień tak zmęczona, przeżyć jakoś, no ale trudno, mam nadzieję, że nie będzie tak przez cały rok, naprawdę. Oj, Boże. Będę musiała wybrać do sąsiada. Dobra, proszę Państwa. To nie jest może taka zła myśl z tym sąsiadem. Jeśli nie idzie Wam rozwiązywanie zagadki, może warto poprosić kogoś o pomoc. Jak nie ma nikogo w domu, zadzwonić, żeby ktoś znajomy włączył też telewizor na Polonii 1, zerknął. Może im się coś skojarzy. A jak już naprawdę nie ma do kogo, to do sąsiada zaprosić, razem popatrzeć. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Może 150 zł, a może jeszcze coś innego. Jakaś dobra wróżba na cały 2014 rok. Proszę Państwa, udało się komuś odczytać? I z jakichś przyczyn ktoś to teraz patrzy na telewizor, na ekran, na nasz program, jest w domu. Albo nie poszedłeś dzisiaj do pracy, albo już wróciłeś. Troszkę jakiś taki leniuch, wiadomo, że łapie, bo po tym Sylwestrze myślę, że z tydzień będziemy odpoczywać. W każdym razie warto to wykorzystać, nie tylko tam przesiedzieć na te najbliższe parę minut, ale uaktywnić głowę, uaktywnić resztę ciała, żeby wstać, znaleźć telefon, wykręcić numer. Może z tego wyniknąć bardzo przyjemna rzecz, czyli 150 zł wygrana. Jeśli rozszyfrujesz, o jakie chodzi, nie wiem, zdanie, hasło, zestawienie słów, jeśli odgadniesz, podasz odpowiedź na antenie, wygrywasz 150 zł natychmiast, tak? A my przechodzimy do następnych zagadek, także to może się wydarzyć w każdej chwili, a im wcześniej, tym lepiej, szczerze mówiąc, bo tym wcześniej do kolejnych zagadek przejdziemy, a dzisiaj chciałabym ich mnóstwo rozwiązać, żeby właśnie taką dobrą mieć wróżbę na cały rok naszych spotkań. Dobrze, proszę Państwa, udało się komuś odkryć, bo ja nawet nie próbuję, szczerze mówiąc. Nie dziwię się, jeśli ktoś z Państwa też machnął ręką, bo wygląda to rzeczywiście na pierwszy rzut oka dość... no trudno.
trudno, po prostu trudno sobie skojarzyć, co to może być za takie długaśne słowo, to pierwsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 liter. 12 liter, z których my mamy podane 3. No to na miłość boską, kto ma to odgadnąć? Chyba jakiś czarodziej. Później 6-literowy wyraz, znowu mamy 3 i 4-literowy, tak. Jedna literka. Jeśli komuś z Państwa się skojarzy odpowiedź, to z kolei proszę nie czekać, bo naprawdę to, co mogę na pewno powiedzieć, to, że to samo się nie zrobi. Same te pieniądze do Państwa z nieba nie spadną. Coś trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, żeby zarobić. Także najpierw proszę spróbować troszkę się wysilić, skupić. Troszkę koncentracji tu się na pewno przyda, bo nie wydaje mi się, żeby od razu się to udawało skojarzyć. Jest to trudna zagadka, trudniejsza jeszcze od poprzednich, a w ogóle ten typ zagadek jest według mnie trudny, bo naprawdę przy takiej ilości niewiadomych to bardzo ciężko skojarzyć, o co może chodzić, zwłaszcza, że jeśli chodzi o hasło, to znaczy o polecenie do tego zadania, to niewiele co nam ono wyjaśnia, tyle, że uzupełnić brakujące litery. Gdybyśmy chociaż wiedzieli, że jest to na przykład tytuł książki, tytuł filmu, tytuł piosenki, bajki, nie wiem, jakieś słownictwo, jakiś określony taki zakres jakiś, w którym szukać skojarzenia z tym, co to może być, ale nic nie wiemy. Nic nie wiemy, widzimy to, co widzimy, jest strasznie mało liter, uważam, w tym pierwszym wyrazie, który jest strasznie długi i zniechęca ludzi do zastanawiania się nad tą zagadką. Michał, nie wiem, czy to nie jest za trudne. Aha, dobrze, to mamy odpowiedź. On uważa, że pieniądze wszystko załatwią nasz kapitalista. To chyba najgorsze, co mogę powiedzieć Michałowi. No bo tak naprawdę, proszę Państwa, wszyscy tu uważam, że jest zupełnie inaczej. 200 zł do wygrania jest. To jest dużo pieniędzy. Za poprzednie zagadki było po 50 zł. Tylko czy właśnie pieniądze tutaj załatwią sprawę, ta podwyżka? Znaczy na pewno im więcej pieniędzy do wygrania, tym więcej osób, sądzę, zechce się zatrzymać na chwileczkę przed telewizorem na naszym kanale i przyjrzeć się, co to tutaj trzeba wymyśleć, żeby zarobić. Także mam nadzieję, że o tyle zadziała ta większa kwota, że więcej ludzi po prostu na to zadanie zerknie, aczkolwiek No, jest szansa, że im więcej ludzi popatrzy, tym szybciej ktoś się wpadnie na to, co to są za słowa, co to jest za, nie wiem, zdanie, coś, hasło, tytuł. Tu Państwo szukajcie jakichś pomysłów. Wiem, że z takich poprzednich zagadek, jak bywały, to były na przykład tytuły książek, tytuły filmów, taki mniej więcej taka tematyka tych właśnie zagadek, ale co jest, to wam nie powiem, bo mnie to przeraża, że jest tylko 3 literki na 12 mamy podane w tym pierwszym wyrazie. Dobrze, czekamy jeszcze chwileczkę. Prawda jest taka, że no jest to też jeszcze taka wczesna pora, także mam nadzieję, że powolutku te osoby, które jednak musiały iść dzisiaj do pracy, wracają do domu. Może ktoś jeszcze zerknie na ekrany telewizorów swoich i nam to rozwiąże. Mhm. Mhm. Aha, to 10 chwil w takim razie. Żeby to jest taka bardziej konkretna informacja, ile jeszcze czasu damy tej zagadce i Państwu na jej rozwiązanie. Nie dlatego, że chcemy Was denerwować, tylko wręcz przeciwnie, nie chcemy Was męczyć. Jeśli nie uda Wam się w tym czasie rozwiązać tej zagadki, już są gotowe do wrzucenia na ekrany inne zagadki, już inny rodzaj zagadki. To jest, sądzę, chyba najtrudniejsze taki poziom, do którego w tego rodzaju zagadkach doszliśmy i na dzisiaj wystarczy, dalej nie da rady, bo już widzę, że jest jakiś taki przestój. Już szybciej, już słyszałam przy poprzednich zagadkach telefon z rozwiązaniem. 200 zł do wygrania, 10 chwil. Proszę uzupełnić brakujące litery i podać na antenie całe hasło.
dobrze? Numer 704-304-304. Jeśli komuś z Państwa się uda, to gorąco zapraszam. Proszę sobie wygrać pieniądze. Ja wiem, że dzisiaj już jest 2 stycznia, ale w dalszym ciągu, mam nadzieję, to będzie wróżba na cały rok, że te pieniądze będą do Was spływały i pojawiały się w przyjemny sposób w życiu. No proszę, w takich okolicznościach, siedząc gdzieś tam sobie w domciu może, na kanapie, pijąc herbatkę czy inne jakieś napoje, kawusie, ciasteczko może ktoś podjada, można zarabiać pieniądze. No to śmiało, na co czekamy? Na co czekacie? Pogoda, no nie jest źle, ale nie jest to też no pogoda na jakieś długie spacery. Co tam się stało? U Państwa? Udało się? Bo tak szczerze mówiąc, cały czas się spodziewam, że usłyszę odpowiedź, zanim dobrniemy do końca odliczania. Mam ogromną nadzieję, że jest jedna osoba czy dwie, które rozszyfrowały to zadanie, tylko po prostu może czekały właśnie na jakąś mobilizację, żeby już tam nie robić nic innego, tylko wziąć ten telefon i do mnie zadzwonić. No to jest taka mobilizacja, to odliczanie. Dlaczego? Bo po prostu chcemy tę zagadkę zakończyć. Już nie czekać, niech ktoś sobie wygra 200 i a my zagramy, zaproponujemy coś może bardziej przystępnego dla większej ilości osób, bo tu myślę, proszę Państwa, wiele osób nawet nie próbuje takich trudnych zagadek rozwiązywać. Może by nawet dali radę, ale jakoś po południem, po pracy to już z tej ambicji troszeczkę rezygnujemy i bardzo dobrze, bo to jest czas na odpoczynek, także ja nie jestem zwolennikiem męczenia Państwa takimi trudnymi zagadkami, które na pierwszy rzut oka od razu wyglądają strasznie. Natomiast uważam, że jeśli ktoś ma siłę i ma jakieś takie, lubi takie troszkę wyzwania, to warto chociaż dla siebie samego spróbować się przyjrzeć, czy ja sobie skojarzę, czy mi się skojarzy, co to jest. A jeśli jeszcze zapragniesz pieniędzy, to z kolei proszę się już telefonicznie do nas zgłaszać. Za podanie odpowiedzi na antenie jest 200 zł. Jest ktoś, kto chciałby pochwalić się, że udało mu się to rozwiązać mimo wszystko? No, mam nadzieję, że zaraz kogoś jednak usłyszę. Wcześniejsze zagadki tego typu były... No, udało się panom rozwiązać. Dwóch panów, tak? Było. Może panowie jeszcze są przed telewizorem. Może tutaj też któryś z was skojarzy, o jakie hasło chodzi. To śmiało wtedy zapraszam tu do mnie na krótką rozmowę o pieniądzach. 200 zł. Więc bardzo krótka rozmowa. Podajesz hasło, ja mówię, że wygrałeś 200 zł. Dobrze? Także to jest króciutka już później sprawa. Tylko no najtrudniejsze i najdłużej zajmuje chyba jednak rozwiązanie tej zagadki. No ale mam nadzieję, że już mamy kogoś chętnego, bo kończy nam się też czas, ten, który przeznaczyliśmy na tę zagadkę. A kolejne już w kolejce czekają, także pora, żeby się z tą ogarniać. Dobra. Nie trzeba czekać, aż się skończy to odliczanie. Aha, to jest tylko taki sygnał dla Was, że no po prostu czas tej zagadki minął i właściwie w każdej chwili może trafić do studia ktoś, kto poda odpowiedź. Proszę Państwa, dobrze, bo 3 chwile, zróbmy tak, że zaproponuję Państwu na te 3 chwile taki bonus. Taki bonus mamy tutaj w tym programie Łowce Nagród, taką możliwość zaproponowania Państwu naprawdę dużych pieniędzy, naprawdę dużych. To jest taka, no a teraz naprawdę mówimy o poważnej kwocie konkretnej. Otóż tak, ktoś z Was będzie miał szansę w ciągu tych 3 chwil wygrać nawet 5000 zł. Będzie to wyglądało tak, że jak trafisz na antenę, podasz prawidłową odpowiedź, to hasło, wygrywasz na pewno 200 zł i będziesz miał szansę na 4800 zł. Zadam Ci 5 pytań,
których jeszcze nie mam. Reżyser mi zaraz pewno przygotuje. Proszę o coś łatwego dla graczy na dzisiaj. 5 pytań, na które będziesz musiał w ciągu 30 sekund odpowiedzieć. Powiem Państwu szczerze, że na ogół są to dość proste pytania. Często gracze, jeśli nie podają odpowiedzi, to tylko dlatego, że jakoś tam się, nie wiem, zestresowali czy coś takiego, ale naprawdę to potrafią być bardzo proste pytania. Także podsumowując, ktoś z Państwa, kto jest teraz przed telewizorem i daj Bóg zna rozwiązanie tej zagadki, jakoś mu się skojarzyło, wymyślił, skojarzył, jakie hasło, tytuł, słowa, co powstanie, zdanie, co powstanie, jak się uzupełni te litery, proszę dzwonić, bo została ostatnia chwila na tę zagadkę, dobrze? Także przy tej zagadce okazuje się być ona trudna, co zresztą było od początku widać, jak dla mnie. Jest szansa na wygranie takich właśnie bardzo dużych pieniędzy. Przy kolejnych, łatwiejszych zagadkach tych pieniędzy będzie mniej i na pewno przy takich prostych nie będą proponować takiej tej dodatkowej dużej kwoty. Dobrze, proszę Państwa, jedna chwila. Jeśli ktoś rozwiązał, proszę wykręcić z telefonu stacjonarnego czy komórkowego 704-304-304, podać odpowiedź i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czas minął. Zero. Czekam na telefon. Śmiało. Nie udało się nikomu tego rozwiązać? Jeszcze raz może spróbujmy zadzwonić. Dobrze. Kilka dodatkowych literek odsłonią nam. Dobrze? Zobaczcie Państwo, to jest taka ostatnia szansa, żeby jednak ta zagadka i czas poświęcony na nią nie poszedł na marne, żeby jednak ktoś zawalczył o te większe pieniądze, a nie, nie wiem, o 50 zł znowu przy łatwej zagadeczce. Koniec zagadki. Zdecydowanie chcemy, żeby ta zagadka już znikała z ekranu, ale też chcielibyśmy, żebyście Państwo taką jeszcze jedną próbę pod jej rozwiązania jej, dobrze? Reżyser odsłonił jeszcze parę literek. Nie wiem, czy to coś zmieni. Jak dla mnie to w dalszym ciągu jest trudne, mało jest tych liter, które podał i nie wiem, skąd miałoby mi się skojarzyć, o jakie zdanie chodzi. To jest ten problem właśnie, bo jest tyle obszarów różnych, jakichś takich znaczeniowych, których można by szukać, ale mniejsza z tym, nie chcę nam powiedzieć, jaki to może być rodzaj hasła, czy jest to tytuł jakiś, czy jakieś przysłowie, nie wiem, naprawdę, proszę Państwa, w każdym razie, jeśli ktoś uzupełni pozostałe brakujące litery i odgadnie, o jakie hasło chodzi, ma szansę wygrać nawet 5000 zł. Tak, 2 stycznia 2014 roku i sądzę, że mimo, że nie jest to już 1 stycznia, to i tak będzie to wspaniała i dobra wróżba na cały rok. Także proszę spróbować swojego szczęścia w 2014 roku. Zobaczymy, co dla nas szykuje ten rok. Oby same dobre rzeczy. Tego Państwu życzę, ale przypomnę, że właśnie
często szczęściu trzeba odrobinkę jednak dopomóc. I chociaż spróbować rozwiązać, chociaż raz spróbować do nas zadzwonić. A z takiej próby mogą wyniknąć naprawdę fajne rzeczy. 5000 zł jest szansa dla każdego, kto rozwiązał zagadkę. I tutaj już bym była ostrożna z tym, że dla każdego. Nie sądzę, żeby wszyscy dali radę tę zagadkę rozwiązać. Między innymi dlatego, że też Państwo jesteście troszeczkę jakoś tam roztargnieni siedząc w domu. Zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest jakieś pranie, zmywanie, rozwieszanie prania, gotowanie, jedzenie, zajmowanie się dzieckiem, kotem. Zawsze jest coś do zrobienia w domu, także gdybyście Państwo jednak na chwilkę skupili całą uwagę na tej zagadce, to sądzę, że w większej ilości osób udałoby się jednak to rozwiązać. A tak zerkniecie, rzucicie okiem i pędzicie dalej do tamtych swoich zajęć. Tymczasem naprawdę przy tej zagadce w tym momencie warto się na chwilkę zatrzymać, warto spojrzeć, warto ruszyć głową, bo naprawdę jest poważna kwota do wygrania. Szansa nawet na 5000 zł. I mamy chociaż jedną osobę chętną. Proszę Państwa. Szybciutko, słuchajcie, tutaj nie ma co się zastanawiać, trzeba rozwiązywać i lecieć dalej. To jest hasło dla tych osób, którym udało się rozszyfrować to zadanie, bo myślę, że tak, gdybym zadała pytanie, czy jest ktoś, kto by chciał wygrać 5000 zł, to byłby las rąk. Problem polega na tym, żeby się naraz spotkało to, że a, ktoś chce wygrać pieniądze, b, ktoś rozwiązał zagadkę, więc ma szansę wygrać te pieniądze, bo taka osoba pewno wzięłaby do ręki telefon i do nas zadzwoniła. Często jest tak, że ktoś rozwiązuje zagadkę, ale nie chce mu się do nas zadzwonić, albo może, nie wiem, nie potrzebuje 5000, albo nawet nie chce spróbować ich wygrać. No właśnie, a z kolei ktoś, kto nie rozwiązał zagadki, chętnie by już zadzwonił, tylko nie ma rozwiązania, więc nie ma sensu wtedy rzeczywiście do nas dzwonić. Proszę Państwa, parę nagród już dzisiaj rozdałam. Widujemy się od października tutaj o tej porze w Polonii 1 i naprawdę codziennie wygrywa kilkanaście nawet osób. Słyszę na antenie, także da radę się do nas dostać, da radę, tylko właśnie może przy tych trudniejszych zagadkach jest mniej chętnych i wtedy tak czekam, aż się ktoś zdecyduje. Albo aż ktoś padnie na otwartą linię, no bo to też tu warto na pewno spróbować jeszcze ten drugi, czy nawet trzeci raz, kolejny raz wykręcić nasz numer telefonu, bo taka każda szansa, każda taka próba to jest szansa, że trafisz na antenę, bo to każda taka próba może o tym zadecydować, także warto to powtórzyć. Numer jest jeden dla telefonów stacjonarnych, dla komórkowych. To jest właśnie 704-304-304. Zacznijmy ten nowy rok z przytupem. Naprawdę myślę, że ktoś naprawdę będzie miał szczęśliwy cały rok, jak w styczniu wygra od razu 5000 zł. No to jak może być inaczej? Będzie cały rok szczęśliwy. No, tylko żeby wygrać to trzeba jeszcze rozwiązać zagadkę, jeszcze do mnie zadzwonić, także troszkę trzeba zrobić. Próbujemy zakończyć tę zagadkę. Odsłonił Wam jeszcze parę literek, przyjrzyjcie się przez momencik. Się zastanawiam. Musielibyście Państwo po prostu na chwilkę przysiąść, tak naprawdę się niczym nie zajmować. Proszę Państwa, ten program nie jest zbyt długi. Później
późniejszej o 17:05 Monika tutaj się ze mną zmieni, będzie drugi program, też będzie można zarobić pieniądze, ale nie gwarantuję wam, że będą łatwiejsze zagadki. Wcale niekoniecznie. Ona jakieś tam swoje zagadki przygotowała, więc może być naprawdę różnie. No, bo zawsze uważam, że warto tak jakby chwytać moment, prawda? Czyli w tym momencie jesteś przed telewizorem, nie jesteś czymś tam strasznie zajęty ani zafrapowany. Rozwiązałeś zagadkę, masz pod ręką telefon. Na co czekać? Na co czekać? Spróbować. A nuż się okaże, że ci się uda, że trafisz do studia, że właściwe hasło odczytałeś i że jeszcze wygrasz 5000 zł. Za chwilę może się wszystko zmienić, może ktoś przyjść w odwiedziny, może zgłodniejesz i pójdziesz coś sobie gotować, zaczniesz gotować, to się okaże, że to będzie dłuższa sprawa, wrócisz, będzie inna zagadka, której nie rozwiążesz, nie będzie tyle pieniędzy, także naprawdę warto, to się chyba tak mówi, tak chwytać moment, po prostu teraz wszystko się dobrze składa, to skorzystać z tego. Skorzystać z tego i tak mam nadzieję później przez cały rok. Tylko żeby się właśnie zdarzały takie dobre momenty, oby. Właśnie, że wszystko się składa i układa, jest po naszej myśli. Dobrze, no nie wiem co, jak mam, nie jestem Państwu nawet w stanie za bardzo pomóc, bo nie ukrywam od początku programu, bo od początku programu tego typu zagadki są właśnie z tym uzupełnianiem brakujących liter, że ja jestem kompletna. Tu przychodzi mi do głowy słowo, którego nie mogę użyć. W każdym razie słabo mi idzie rozwiązywanie tych zagadek. Właśnie tych na uzupełnianie liter. Nie wiem, po prostu może jestem za bardzo rozkojarzona. To jest to, że dlaczego mówię, żebyście Państwo na chwilę skupili się tylko na tym, co na ekranie. Bo ja jestem skupiona na tym, co gadam, co będzie za chwilę, co następne, co do Państwa powiedzieć, jaki numer mamy, żeby sobie przypomnieć, ile pieniędzy do wygrania. I tak naprawdę rzadko kiedy mam taki moment, żeby naprawdę w całości się skupić na tej zagadce. Dobrze, to spróbujmy w takim razie wszyscy razem przez moment się, przez parę sekund skoncentrować tylko na zagadce, dobrze? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Udało się komuś? No, bo byśmy tak do końca zmierzali. Reżyser też już mi się ocknął i też już mówi, dobra Anka, troszkę za dużo czasu, żeśmy na to zbradziarzyli. Umówmy się na 2 minuty i no miejmy nadzieję, że w tym czasie ktoś z Państwa się z tym ogarnie, dobrze? Uwaga! Niecałe 2 minutki, dobrze? To jest właściwie czas dla takich osób, którym udało się to wcześniej już rozszyfrować. No. Proszę Państwa, mamy takie osoby? Minutka i tam parę sekund. Czyli tak, jeśli ktoś rozszyfrował zdanie, hasło, to te 3 słowa, które tu są, jeśli rozszyfrowałeś na podstawie tych, no nie ukrywajmy, niewielu liter, które mamy podane, to teraz jeszcze trzeba do nas zadzwonić, żeby zagrać o 5000 zł, jeszcze trzeba do nas się dostać, dać znać, że udało się rozwiązać zagadkę. Albo z komórki, albo ze stacjonarnego pod numer 704-304-304.
I jak? Mamy chociaż jedną osobę gotową do odpowiedzi? Bo 20 parę sekund zostało. Proszę Państwa, z czego wynika to napięcie, które no, tutaj troszkę tworzymy? Chcemy zakończyć tę zagadkę, zakończyć, przejść do następnej, ale nie chcemy też Państwu no, zabrać w pewnym sensie, bez próby chociaż wygrania, tej wielkiej nagrody. No, dlatego właśnie jeszcze przedłużam to i czekam na gracza. 5 sekund, 4, 3, gotowi do biegu, start. Proszę spróbować jeszcze raz do nas zadzwonić, jeśli udało się rozwiązać zagadkę. Jedna osoba jest potrzebna, tylko że już. No, no, no. Śmiało, komórka, stacjonarny, tutaj już naprawdę pełna dowolność. Ważne, żeby dobry numer kręcić. 704 304 304. Kto? Komu się udało? Proszę się zgłaszać. Śmiało. Mamy jeszcze czas na rozwiązanie, mam nadzieję, paru łatwiejszych zagadek, ale musi mi ktoś pomóc tutaj zakończyć to. I tak no, chciałabym, żeby szczęśliwie to się zakończyło, żeby ktoś wziął te wielkie pieniądze, a dalej już sobie będziemy grać znowu o te mniejsze. Proszę Państwa, mamy chociaż jedną osobę, której udało się to rozszyfrować. No. Jedna osoba, proszę Państwa. Może brakuje troszkę tych pierwszych liter. No, zgadzam się, że możecie się irytować, że jest za trudne. Możecie. To nie jest zagadka dla wszystkich. No to z kolei ci z Państwa, którzy ewentualnie udało im się to rozszyfrować, to naprawdę powinni spróbować do nas zadzwonić, bo nie ma też wielkiej konkurencji przy takich trudnych zagadkach. Także nie dość, że jest dużo pieniędzy do wygrania, to jeszcze ogromna szansa, że trafisz na antenę. Spróbuj zadzwonić, bo tylko przez telefon da radę. 704 304 304. No. No dobra, do 16:30 w takim razie, dobrze? To tak, to już nie będę przedłużać, to umówmy się, że tak. Dobra? Wyświetlił mi zegar, bo tam dokładniej widać niż u mnie. Na zegareczku 16:28. No, zostało nam tam troszkę mniej niż półtorej minuty do 16:30. No nic, mam nadzieję, że ktoś z Państwa dał radę. Minutka. No może nie ma sensu też tego tak kitłasić, skoro się nie daje, to się zmienia i próbuje czegoś nowego, ale o tyle mi trudno, że no jakieś tutaj oferty te finansowe są naprawdę fajne w tym momencie, a teraz jak rozpoczniemy nowy zupełnie rodzaj zagadek, bo na pewno to już będzie nowy rodzaj, to będą łatwiejsze na początku, łatwe dość. Tak? No zawsze są łatwe w momencie, jak zmieniamy rodzaj zagadki i no wtedy z kolei nie mam szansy zaproponowania tych większych pieniędzy, tylko te zwykłe takie 50 czy maksimum 100 zł.
Także troszeczkę byłoby, no jednak żal. Żal szansy na 5000 zł. Proszę Państwa, zostało nam 20 sekund do 16:30. No, mam nadzieję, że też maksimum tyle zostało nam do rozwiązania tej zagadki. Proszę bardzo. Ale to trzeba próbować. Próbować, próbować. Każda próba może się zakończyć szczęśliwie. No, 704 304 304. Jest w pół do i to jest ostatnia szansa, żeby rozwiązać tę zagadkę. Chyba coś nam tu wyświetlił. Michał? A dałoby radę to na, tak wiesz, pokazać ludziom na pełny ekran, żeby sobie się przyjrzeli? Zróbmy taką ostatnią szansę, dobrze? No dobra, zawsze mi się wydaje, że jak się, wiesz, zagadkę pokaże na tych dechach, to że to jakoś ludziom ułatwia, nie wiem, koncentrację czy rozwiązanie tego, bo tak w sumie dużo się u nas dzieje w tej naszej miasteczku na Dzikim Zachodzie. Jeszcze ja się wiercę, ciągle przeszkadzam, także mam nadzieję, że to pomogło komuś ten taki moment właśnie no, skupienia. Proszę Państwa, dobrze.
No to była chwila ciszy, spokoju, koncentracji. Pojawiły się te nowe literki. Mam naprawdę ogromną nadzieję, że komuś się udało dojść do tego, jakie hasło chodzi. To w takim razie proszę teraz wziąć telefon. Już nie czekajmy, nie odkładajmy tego na później. Rozwiążmy to teraz, dobrze? Proszę od razu, tak rzutem na taśmę. Proszę tak, z komórki, ze stacjonarnego. Kręcimy razem z tymi osobami, które rozwiązały zagadkę. 704... 304-304. Proszę bardzo. Nikomu się nie udało, naprawdę? A może Państwo nie popatrzyliście, próbowaliście na początku, teraz nie wiem, ktoś gdzieś tam przechodząc patrzy, że o Jezu, jeszcze im się nie udało tego rozwiązać, ale pokazał parę nowych literek. Pokazał parę nowych literek, to zobaczcie, bo może się teraz coś skojarzy. Często tak jest, że patrzysz na coś, nie masz pojęcia, jak to rozwiązać. Właśnie chwila odpoczynku, jakaś tam jedna może nowa literka się pojawi i spojrzysz drugi raz i nagle to, co wcześniej było niemożliwe, nagle patrzysz, Jezu, olśniło mnie, przecież to jest to i to. No, zobaczcie Państwo, bo to, co teraz pokazał, to wydaje mi się, że komuś może pomóc. Czasem wystarczy jedna literka, także proszę spojrzeć na zagadkę, dobrze? Proszę Państwa, do wygrania jest nawet 5000 zł, także naprawdę uważam, że warto troszeczkę sobie tutaj zadać trudu intelektualnego. Ja wiem, że to jest niełatwe, bo jest dużo liter, jest długie hasło, trzysłowne, także łatwo nie jest, ale da radę. Nie muszą wszyscy dać radę. Wystarczy, że dwie osoby dadzą radę albo trzy i któraś z nich wykręci nasz numer telefonu. Dobrze, proszę Państwa, bo chcielibyśmy jeszcze przynajmniej jedną zagadkę przed końcem programu rozwiązać. Nie ukrywam, że no tutaj też sama się łamie, czy przeciągać to, czy już zmienić, czy czekać. To jest taki moment, że docierają do domu ludzie, którzy kończą o 4 pracę i zawsze mnie korci, żeby jednak poczekać, że te osoby zaraz włączą telewizor, że może z jakąś świeżą głową wejdą, może popatrzą na to tak świeżo z dworu, to przewietrzeni jeszcze, może jakoś łatwiej im przyjdzie się skoncentrować. W każdym razie korci mnie, żeby jeszcze chwilkę poczekać, zwłaszcza, że nie będę miała już szansy przy następnej zagadce tych 5000 Państwu zaproponować. No a nie ukrywam, że z kolei chciałabym no jednak na początku, w pierwszym programie moim w tym roku wydać komuś taką nagrodę, a nie 50 zł. Mamy kogoś, komu się udało? Jeszcze chwilka. Michał, poczekajmy jeszcze chwileczkę, bo no już zaraz ktoś sobie z tym, wiesz, poradzi, weźmie telefon i już później to szybko pójdzie, jak już ktoś to rozwiąże, weźmie telefon, trafi, daj Boże, na linię tutaj do nas, to już to szybko pójdzie. Tylko no trzeba spróbować.
Śmiało. Proszę się nie... też nie wiem co, no nie zastanawiać, to nie ma się nad czym zastanawiać. Każda próba właśnie wykręcenia do nas numeru telefonu może się zakończyć, że trafisz na antenę i wygrasz 5000 zł. Wyobrażacie to sobie? Wyobrażacie sobie Państwo, że teraz ktoś siedzi sobie niewinnie przed telewizorkiem, coś tam sobie popija herbatunię, nie wiem, może jakieś ciasteczko je, albo obiad. I nagle się zdecyduje, nagle wpadł po prostu, bo to jest tak, że patrzycie, często patrzycie, nie wiecie jaka jest odpowiedź i nagle po prostu jest takie olśnienie, że Boże, że to nawet nie było aż takie trudne i pojawiła się jedna literka, która nagle może zadecyduje o tym, że będziesz wiedział jaka jest odpowiedź. To proszę to wykorzystać, dzwonić, wygrywać pieniądze, bo naprawdę... nie ukrywam, korci mnie, żeby Państwu w tej chwili to zmienić i dać inną zagadkę. Tak. No właśnie też się tak zastanawiam, wiesz, po prostu co jeszcze zrobić możemy, ale chyba to już niewiele. Może wiesz, może rzeczywiście, może wszyscy dzisiaj jednak poszli do pracy i nie powracali jeszcze ludzie do domu. Minutka, proszę Państwa, tam już widzę, że wystartował ten zegar. Minutkę. Poczekam jeszcze. Może tak być, że po prostu nie ma Was w domu. Było dwóch panów wcześniej, którzy tam rozwiązywali zagadki, wygrywali pieniądze, ale może tutaj nie udało się skojarzyć. Akurat tego hasła. Nie ukrywam, że mi też dużo czasu zajęło rozszyfrowanie tych trzech wyrazów. To jest trudne. To jest trudne, bo jest strasznie dużo liter jednak. No ale może ktoś też dłużej na to patrzył ze mną, a może po prostu nagle włączył telewizor i od razu wiedział. No bo 20 sekund jeszcze masz, żeby wiedzę zamienić na pieniądze, a pieniędzy jest naprawdę szansa na bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. 5000 zł może ktoś wygrać i strasznie by mi było szkoda, gdyby to się zmarnowało. No, proszę Państwa, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, bierzemy telefon, ostatnia szansa, proszę spróbować, chociaż spróbować. 704, 304, 304, uwaga. Śmiało. Jeszcze raz spróbować, jeszcze raz. Poczekaj, Michał, zanim to zmienimy, bo może ktoś właśnie teraz wszedł do domu za 15 minut mniej więcej, no.
704-304-304 i... No dobra, no to 10 chwil takich jeszcze, tak? No dobrze, no to 10 chwil, ale te 10 chwil poczekajmy. Nie rób mi tutaj, wiesz, nie zmieniaj coś. No to wiesz, no może zmobilizować jakoś kogoś. 9 chwil, niedużo, ale zawsze. Cieszę się, że nie zmienił od razu. No. No nie macie tego czasu Państwo za dużo. Jeśli ktoś chce spróbować, to naprawdę proszę wszystko w tej chwili odłożyć, czym tam się zajmujecie i naprawdę całą uwagę poświęcić tym trzem słowom. Zobaczcie, w niektórych wyrazach już mniej liter brakuje niż nie brakuje. Już może ktoś zacznie od drugiego wyrazu, od trzeciego. Może ten trzeci najdłuższy przyjdzie Ci do głowy po prostu na zasadzie dedukcji, ale spróbuj. Spróbuj, nie zniechęcaj się, że widzisz ten pierwszy długaśny wyraz, to nie, bo to za długie, za mało danych, nie rozwiąże. Spróbuj. Nawet 5000 zł ktoś może wygrać, a naprawdę ja sobie nawet tak myślę, że jak pierwszy tydzień roku wygląda, to tak cały rok będzie wyglądał. Wyobrażacie sobie Państwo, jaka to dobra wróżba, tak by 5000 peknąć się 2 stycznia? Akurat będzie na ferie, jak już śnieg spadnie w marcu. Słucham? Nie, ponoć ma spaść jednak, ale właśnie gdzieś bliżej Wielkanocy. Luty, coś takiego, no. Ale później to już blisko do maja. W maju już chyba musi się stopić. I tak jest dobrze w tym roku. Pięć chwil, proszę bardzo. 5 chwil na 5000. Komu się uda? Trzy. Zawsze myślałam, że 5 to jest mój szczęśliwy numerek, ale okazuje się, że 3. Tak się dowiedziałam wczoraj, także może teraz usłyszę telefon. 3. Zanim mi zmieni na 2. Kurczę. Ale jeszcze są 2 chwile. Jeszcze... To z kolei może być dla Państwa szczęśliwy numerek. 2, 1, proszę nie czekać do 0, bo 0 to 0. No. No, to już. Siedemset cztery, trzysta cztery, ostatnia próba.
jeden i 5000 wędruje do... Jedna osoba chociaż. Nie chcę wam się robić, tak? Bo była długa przerwa, długaśna, święta, Sylwester, weekend po drodze i nie chcę się wam. Nikomu. No jeszcze, poczekaj chwileczkę. No, ostatni raz. Sy, pierwsza litera, ale nie musisz zaczynać od pierwszego wyrazu. On jest rzeczywiście długi. Zacznij od drugiego albo od trzeciego. Poczekaj, Michał, jeszcze. Zaczekajmy jeszcze chwilkę. Zaczekajmy jeszcze chwilkę, bo może jednak się ktoś ogarnie i zaraz mi tutaj bach w pięknym stylu 5000 wygra. Jeszcze chwileczkę. Ile mamy jeszcze czasu? O Matko Święta. Daj mi, chociaż to dobre. 45 sekund, proszę Państwa. Nie ukrywam, że liczę troszkę na te osoby, które właśnie mówię, powracały dopiero co do domu. Że może ktoś włączył telewizor. Coś czuję, że po prostu dzisiaj jednak wszyscy już poszli do pracy. Ja myślałam, że może jednak Państwo jakoś tam udało Wam się zostać jeszcze w domu do końca tygodnia, ale chyba jednak wszyscy już poszli do pracy. Także mam nadzieję, że powolutku niektóre osoby, no nie wiem, wracają do domu, ktoś włączy telewizor. Ja wiem, że taki pierwszy dzień po takiej długiej przerwie jest męczący, ale... A może właśnie tak z rozpędu uda ci się to rozwiązać, bo mamy troszkę problem. Nie bardzo sobie mogą te osoby, które do tej pory włączały telewizor, poradzić z tym zadaniem. Trzeba uzupełnić brakujące litery, ale szybciutko, bo zostały sekundy, proszę Państwa. A program kończymy w ogóle. O, masz. Dobra, to teraz albo będzie się nie da. Śmiało, jedna osoba chociaż. Proszę Państwa, kończymy program. Ja nie zauważyłam, że to już. Także teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Znajdzie się ktoś? Kto rozwiązał zagadkę? Kto chciałby spróbować wygrać 5000 zł? Proszę Państwa, kończymy program. Ja przepraszam, nie zauważyłam tego komunikatu. Już nie mamy czasu. Także jeśli teraz się nie uda, no to się po prostu nie uda i pójdzie na marne. Tak. No.
Oj. Ale musi mi się tu ktoś znaleźć. Musi, bo to ja tak nie zacznę roku pracy. Jedna osoba, proszę Państwa, szybciutko, spróbujmy, dobrze? Proszę spojrzeć, nawet jeśli próbowałeś wcześniej rozwiązać tę zagadkę, nie udało Ci się. Proszę, spójrz na te literki jeszcze raz. Może on odsłonił jakieś tam dodatkowe literki w międzyczasie. Może teraz Ci się skojarzy. A jak Ci się skojarzy, to szybciutko łap telefon i dzwoń, bo naprawdę nie mamy czasu, musimy kończyć program. A jeszcze tutaj jest dużo do zrobienia. 5000 ktoś mi musi wygrać. Nie hałasuj mi tu, daj ludziom zadzwonić. 704-304-304. Uwaga, czekam na telefon. W zasadzie już powinnam znikać z anteny. Kradnę trochę czasu Moni. No, ale to jest mój pierwszy program w tym roku. Jaki ten pierwszy program, taki cały rok. Także musi mi tu ktoś wygrać. Oj, halo? A witam. Halo, no co pan rozszyfrował? Szczęśliwego nowego roku, pani Ani. No, i nawzajem. Brawo, też mi się to, jak tam się to G pojawiło, to już wiedziałam, że to. Dobra, lecimy z tymi pytankami. Trzymam mocno kciuki, dobra? Na razie wygrał pan 200. Uwaga. Czym zabijał legendarny potwór bazyliszek? Halo. Jest pan tam? Proszę mana. Bazyliszek. Gdzie mi pan zniknął? No, wzrokiem w każdym razie. Dziękuję państwu pięknie. Szczęśliwego nowego roku. Zaraz Monika się tu pojawi.
7.40. Dzień dobry, Monika Ordowska. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już zachęcam do wspólnej zabawy. Kochani, bądźcie czujni, bądźcie uważni, słuchajcie pytań. Przed chwilką oglądałam program Spotkaliście się z Anią. No i tutaj pan nie do końca słyszał chyba pytania albo po prostu nie znał odpowiedzi. Mam nadzieję, że teraz uda nam się rozdać naprawdę dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że też wróciliście teraz z pracy. Walczymy o pieniądze, walczymy o 50 zł. Naprawdę prosta zagadka na sam początek. Trzeba znaleźć jeden obrazek różniący się od pozostałych. Jeżeli uda Wam się to zrobić, to nie czekamy, tylko błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia 704-304-304. Zastanówcie się, poszukajcie tego obrazka, a ja w międzyczasie przypomnę Wam zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobra, już po formalnościach, teraz skupiamy się na tej zagadce, szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych. Mamy tutaj, no powiedziałabym, że dwa kolory, chociaż jak tak przypatrzyłem się, to chyba troszkę więcej, ale zagadka jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. To jest taka zagadka na rozgrzewkę, która powinna być błyskawicznie rozwiązana. Jeżeli udało Ci się już ten obrazek odnaleźć, to teraz nie czekaj, tylko szybciutko bierz telefon komórkowy bądź telefon stacjonarny, to nie ma znaczenia, i błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 5 nie strzelamy. Mam nadzieję, że ktoś po prostu już ten obrazek odnalazł i że chce wygrać 50 zł. Kto jest teraz przed telewizorem? Myślę, że jest kilka osób. Czy jest? Mamy jeszcze szansę dzisiaj na wygranie pieniędzy. Jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, daj sobie szansę. W nowym roku walczymy o 50 zł. Jeżeli już wiesz, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Nie musisz mi mówić, na czym polega ta różnica. Wystarczy, że podasz współrzędne tego jednego obrazka, czyli literkę i cyfrę. No i jeżeli wszystko się będzie zgadzać, to mam nadzieję, że za chwilkę ktoś będzie bogatszy o 50 zł, a my przejdziemy do kolejnych zagadek. Reżyser dzisiaj troszkę tych zagadek przygotował. Na razie mamy zagadkę obrazkową, która powinna już być rozwiązana. 704 304 304. Jeżeli wiesz, wybierz numer telefonu do studia i pochwal się swoją wiedzą. Nie ma na co czekać, kochani. Szybciutko. A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Czy ktoś już odnalazł ten obrazek? Jeżeli wybierasz teraz numer, to przycisz telewizor, słuchaj mnie w słuchawce telefonu, tak żebyśmy się mogli dobrze słyszeć, żebyście słyszeli, o co Was pytam. Halo, 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 jest telefon. Dzień dobry. A witam. Poproszę odpowiedź. B jak Bianka 5. B jak Bianka 5. No i sprawdźmy, czy to się zgadza. Oczywiście, że się zgadza. Bardzo Panu gratuluję. 50 zł. Właśnie tyle Pan wygrał. Teraz możemy przejść dzięki Panu właśnie do kolejnej zagadki. No i może oczywiście Pan spróbować ją rozwiązać i teraz wybrać numer w sprawie kolejnej zagadki i zabrać kolejne pieniądze. Słuchajcie, tak mówię, na czym ta zagadka polega i się zapatrzyłam. Znów jeden obrazek różniący się od pozostałych. Jeżeli uda Ci się znaleźć ten obrazek, to oczywiście zgłoś się do studia. Ta zagadka jest już troszkę trudniejsza, ale też umówmy się, nie jest to najtrudniejsza zagadka w dzisiejszym programie. Jeżeli chcesz teraz wygrać pieniądze, są w miarę proste zagadki do rozwiązania, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do mnie do studia. Walczymy o kolejne 50 zł. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj przed telewizorem, bo Pan przed chwilką zabrał pieniądze. Pan sprawdził, otwarta linia działa. Teraz kolejne osoby też mogą pójść w Pana ślady, wybrać numer i zabrać kolejne pieniądze. 50 zł za podanie mi współrzędnych jednego obrazka różniącego się od pozostałych. Niewątpliwie jest tu jeden obrazek, który się różni. Nie musisz mi mówić, na czym ta różnica polega, poza tym wydaje mi się, że ciężko by było ją opisać. Natomiast jeśli Ci się uda po prostu odnaleźć ten obrazek, to błyskawicznie wybierz numer i podaj mi odpowiedź na antenie. A, B, C, D lub E i od 1 do 5. Czy ktoś już odnalazł ten obrazek? Jeden obrazek, który się różni od pozostałych. Jestem dzisiaj strasznie, kochani, niecierpliwa, bo chciałabym, żeby w nowym roku te zagadki były rozwiązywane naprawdę błyskawicznie.
Ja tu jestem, ja mam pieniądze do oddania, zagadka jest na ekranie, wszystko w waszych rękach, wszystko od was zależy. Jeżeli jesteście teraz przed telewizorem, jeżeli patrzycie na te obrazki, to teraz trzeba szybciutko porównać każdy kolejny do pierwszego, na przykład do A1. Jeżeli uda wam się odnaleźć ten jeden obrazek, który jest inny, to po prostu szybko wybrać numer. Jaki numer? 704 304 304. Nie musisz mi mówić, na czym ta różnica polega. Wystarczy, że podasz mi współrzędne tego jednego obrazka. Kochani, wydaje mi się, że już dzisiaj odpoczęliście po Sylwestrze, że już można podjąć wyzwanie, można się zgłosić. Pewnie już jesteście wyspani, lepiej powinniście się czuć niż wczoraj. No, kto spróbuje, kto powalczy o pieniądze? Jeden pan dzisiaj już do mnie do studia trafił, zabrał 50 zł, bardzo się cieszę, sprawnie, szybciutko usłyszałam odpowiedź, ale teraz walczymy o kolejne pieniądze. Kolejna zagadka jest już na ekranie i w sprawie tej zagadki, którą widzisz tutaj na ekranie, możesz się już teraz zgłaszać. Kochani, jest jeden numer, wybieramy ten numer, aby powalczyć o 50 zł. Czy ktoś już wie? Jedna osoba w zupełności mi wystarczy. Jeżeli wiesz, nie czekaj, tylko po prostu błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia. Halo, halo, dzień dobry. Który to obrazek? Dzień dobry. D jak Dorota 4. D jak Dorota 4. No i sprawdźmy. Prawidłowo, oczywiście. Jest to prawidłowe rozwiązanie, właśnie pani wygrała 50 zł. Serdecznie pani gratuluję. No i teraz lecimy z zagadką już trudniejszą tym razem. Zobaczcie, co my tu mamy. No strasznie dużo obrazków do porównania, dwa razy więcej obrazków. No i też myślę, że te kolory nie ułatwiają nam zadania. Słuchajcie, obrazki bardziej skomplikowane, tutaj więcej się dzieje. Ja poproszę od razu o 100 zł. Nadal szukamy jednego obrazka różniącego się od pozostałych. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Sama się przyjrzę, bo jeszcze tej różnicy nie znalazłam. Też mam ekran w studio, też razem z wami szukam, niestety ja nie mam szansy na wygranie tych pieniędzy. Także jeżeli ty chcesz wygrać te pieniądze, to teraz szybciutko zgłoś się do studia. Znacie, że jest już trudniej, co? Ja tak patrzę na te obrazki i wydaje mi się, że wszystko jest takie samo, ale... No muszę wierzyć reżyserowi, że gdzieś tam ta różnica musi być. Słuchajcie, jeżeli właśnie jesteście na tym etapie, na którym ja jestem, zagadka dopiero co pojawiła się na ekranie, a już nie mogę na nią patrzeć, muszę zrobić sobie przerwę, dlatego może porozmawiam sobie po prostu z wami. 100 zł za podanie mi znów współrzędnych jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Należy szybciutko porównać obrazek A1 do wszystkich pozostałych, a tych obrazków jest naprawdę dużo. No i jeżeli uda ci się odnaleźć ten jeden obrazek, który jest inny, to po prostu wybierz numer telefonu do studia i podaj mi odpowiedź na antenie. Przyjrzyjcie się, porównajcie. Może się uda.
chyba jeszcze parę chwil trzeba zaczekać, bo wydaje mi się, że będzie większy problem niż z poprzednimi zagadkami. W sumie obrazków jest dwa razy tyle, więc na pewno dwa razy tyle będę musiała czekać na odpowiedź. Też wydaje mi się, że poziom trudności tej zagadki nie jest najniższy, bo te kolory tutaj, liczba szczegółów. Tam był taki prosty obrazek, zarówno jeżeli chodzi o pierwszą zagadkę, jak i jeżeli chodzi o tę drugą. No a teraz już tak prosto chyba nie jest. No na pewno nie jest. Jeden obrazek, który jest inny. Dobrze, jeżeli macie mały ekran, to podejdźcie bliżej do telewizora. Wydaje mi się, że to jest coś, co może Wam pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Tutaj jest dosyć dużo szczegółów, kolory też nam zadanie nie ułatwiają. Poza tym jest bardzo dużo obrazków do porównania. Ale spokojnie, ja jeszcze nie pospieszam, nie ma jeszcze żadnego odliczania, dlatego jeżeli po prostu uda Ci się rozwiązać zagadkę, to wybierz numer, traf do mnie do studia i podaj mi odpowiedź na antenie. Plus jest taki, że może Ci się coś wydaje nawet. To nie jest tak, że ja tutaj będę wnikać. Powiedz mi dokładnie, o co chodzi, a dlaczego wydaje Ci się, że na tym obrazku to jest inna, a na tym wygląda zupełnie inaczej. Tutaj chodzi o to, że ciężko chyba byłoby to opisać. Ja nie będę wnikać. Wystarczy mi literka, cyfra, no i mam nadzieję, że za moment ktoś z Was zgłosi się po 100 zł. No dobra, a może 150 zł? Co na to reżyser? No bo zagadka naprawdę jest dość trudna, reżyser się zgodził. Chyba zdaje sobie sprawę z tego, że rzeczywiście mamy bardzo dużo obrazków do porównania i jest presja czasu. No, chciałabym jak najszybciej usłyszeć kogoś z Was. Na razie nie pospieszam, spokojnie przyjrzyjcie się, porównajcie wszystkie obrazki. A jeżeli ktoś już widzi, to nie czeka, tylko szybciutko zgłasza się do mnie do studia. 704 304 304. No nie jest to prosta zagadka. Mam takie noworoczne postanowienie, żeby nauczyć się być cierpliwą. Nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z Was usłyszeć. Chciałabym, żeby ktoś już odnalazł ten obrazek, wybrał numer, trafił do mnie, żebyśmy mogli przejść do kolejnych zagadek, bo kolejne pieniądze czekają, a jest nowy rok. Chciałabym, żebyście ten nowy rok zaczęli szczęśliwie, po prostu, żebyście wygrali jak najwięcej pieniędzy. No dobrze, a może 200 reżyser zapłaci na szczęście? 200 zł. Poproszę o 200 zł. Super, mamy 200 zł. No i teraz może ktoś się zmobilizuje. Może to Wam pomoże w podjęciu decyzji o wybraniu numeru. Słuchajcie, na wygraną naprawdę nie możecie narzekać. Ja wiem, że jest dwa razy tyle obrazków do porównania, ale pieniądze już są naprawdę niezłe.
Słuchajcie, dobra, w takim razie reżyser na moment powiększy wam te obrazki, tak żebyście mogli spokojnie się przyjrzeć. Wykorzystajcie tę chwilę. Proszę bardzo. Widzimy zagadkę w powiększeniu. No i teraz, kto jeszcze nie znał rozwiązania, przygląda się, może komuś to sprawę ułatwi. Ja tu cały czas jestem w studio, nie martwcie się. Jeżeli ktoś wybiera teraz właśnie numer, chce trafić do studia, to nie ma problemu. Ja w każdej chwili ten telefon mogę odebrać, mogę z wami porozmawiać i nie ukrywam, że z przyjemnością, żebym z jedną osobą porozmawiała. 200, tyle mogę wam oddać za rozwiązanie tej zagadki, tylko się pospieszcie. Nadal czekam, cały czas tu jestem i to, że mnie nie widzicie, to nie znaczy, że mnie tu nie ma. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Kto mi powie, który? Kto się pochwali swoją wiedzą? To co? Czy pomogło wam to, że obrazki były na pełnym ekranie? Mam nadzieję, że tak i że ktoś teraz szybciutko się do mnie zgłosi. Kochani, no też nieskończoność, nie możemy wam pokazywać tej zagadki na pełnym ekranie, ale może ktoś już szybciutko zauważył. Teraz najwyższa pora, żeby ktoś z was błyskawicznie wybrał numer telefonu do studia. Jest jeden numer, który teraz musicie szybko wybrać. 704 304 304. Ktoś już zauważył. Przypominam, że walczymy o 200 zł. To nie jest tak, że trafiasz tutaj do mnie do studia, podajesz mi odpowiedź i nie wygrywasz żadnych pieniędzy. Walczymy, kochani, o naprawdę dużą sumę. Reżyser jest dzisiaj dość hojny, bo zazwyczaj za te zagadki nie płaci tak dużo, ale chyba zdaje sobie sprawę z tego, że ta zagadka naprawdę do prostych nie należy. No i chcę was też jakoś zmobilizować do wybrania numeru telefonu do studia. No dobra, widzę, że bez naprawdę dużych pieniędzy tutaj się nie obejdzie. Kochani, macie naprawdę duże pieniądze teraz do wygrania, co wy na to? I to nie jest tylko 200 zł. I jeszcze dodatkowo 4800 zł w bonusie.
5 prostych pytań, naprawdę bardzo prostych. Jeżeli odpowiesz mi na nie prawidłowo, to możesz wygrać nawet 5000 zł. Z tego co słyszałam, poprzednio było pytanie o bazyliszka, bardzo proste, ale tutaj ktoś nie znał odpowiedzi. Kochani, jeżeli ja Wam zadaję pytanie, to strzelamy chociaż, strzelamy, dajemy sobie szansę, zastanawiamy się oczywiście chwilkę, koncentrujemy. No i jeżeli będziecie na spokojnie odpowiadać na moje pytania, to na pewno się uda. Jak pan nie wiedział, że bazyliszek zabija wzrokiem, no to mógł strzelać, że, no nie wiem, czymś innym, prawda? No dobra, nieważne. Myślę, że tego pytania już dzisiaj nie będzie, także na to pytanie się nie przygotowujemy. Coś naprawdę prostego również za moment. Ale na razie chcę usłyszeć odpowiedź na to pytanie. 5000. Kto wie, który obrazek się różni? Chyba nikt nie widzi. Zagadka była na pełnym ekranie, to znaczy była troszeczkę powiększona. Miałam nadzieję, że to Wam pomoże w jej rozwiązaniu, natomiast w dalszym ciągu nikogo z Was nie słyszę. Jeżeli macie małe ekrany, naprawdę podejdźcie bliżej, nie bójcie się tego. Dla mnie nieważne, jakim sposobem dojdziecie do prawidłowej odpowiedzi, ważne, żebym tę prawidłową odpowiedź jak najszybciej usłyszała. Nie widzicie tego obrazka. No właśnie tego się obawiałam. Więcej tych obrazków, bardziej skomplikowane niż przy poprzednich zagadkach. No i od razu jest problem. No dobrze, ale może jest przed telewizorem jedna osoba, która już wie. Czy jest? Czy ja mogę tę jedną osobę poprosić o wybranie numeru telefonu do studia? Jest jeden numer, który jeżeli oczywiście znacie odpowiedź, trzeba jak najszybciej wybrać. 704 304 304. Dobra, poproszę o 10 chwil. Musimy odliczać, bo troszeczkę za długo to trwa. Muszę Was jakoś zmobilizować. Jeżeli pieniądze Was nie mobilizują, to mam nadzieję, że czas na wygranie tych pieniędzy pomoże. Jeden obrazek różniący się od pozostałych. Kto mi powie, który? Jeden obrazek na pewno się różni. Wystarczy mi podać współrzędne. Nie musicie tłumaczyć, na czym ta różnica polega. I mam ogromną prośbę, żebyście nie czekali, aż na ekranie pojawi się zero. Nie wiem, że Wy zawsze czekacie do ostatniej chwili. A często się zdarza, że ktoś po prostu trafia przed Wami i zabiera pieniądze. Nie trzeba czekać, ja w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. 9 chwil na podanie mi prawidłowej odpowiedzi, ale możecie to zrobić już teraz. 8 chwil. Jeden obrazek się różni. Który? Literka, cyfra? Radziłabym nie strzelać, bo ciężko byłoby trafić, mamy bardzo dużo tych obrazków, ale może ktoś ma szczęście, albo coś Ci się na przykład wydaje, że jeden jest inny. Uwaga, 7 chwil,
A może to siódemka będzie dla kogoś szczęśliwa? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Sześć chwil. Ja naprawdę nie chciałabym dłużej czekać. Jeżeli już znacie prawidłowe rozwiązanie, to już teraz się szybciutko zgłaszamy. Zgłaszamy się po nawet 5000 zł. Naprawdę tak duże pieniądze. Teraz już mamy do oddania. Jest nowy rok. Chcielibyśmy, żeby ktoś z Was wygrał te pieniądze, żeby ktoś się zgłosił. Podstawą jest rozwiązanie tej zagadki. Jeden obrazek różniący się od pozostałych. Który się różni? 5 chwil, jesteśmy w połowie odliczania. Czy ktoś z Was spróbuje? Czy ktoś jest teraz przed telewizorem? To chyba jest główny problem. Nie wiem, jak dużo osób teraz właśnie próbuje tę zagadkę rozwiązać. Mnie wystarczy, słuchajcie, jedna osoba. Naprawdę nie potrzebuję, żeby 10, 50, 100 osób wybierało numer. Jedna osoba, która będzie znała prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli tego prawidłowego rozwiązania nie znasz, to nie wybieraj numeru telefonu. No ale nie ukrywam, że chciałabym już tę odpowiedź usłyszeć. 4 chwile? Czy te 4 chwile i 5000 zł zmobilizujecie do tego, aby się tutaj do mnie po te pieniądze zgłosić? No chyba, że nikt nie wie, to wtedy to jest usprawiedliwione. No ale jeśli wie... 3 chwile. No słucham. Który to obrazek? Dwa, uwaga, 2 chwilki. 5000 dla kogo? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeden. No, jedna chwila, ostatni moment, aby rozwiązać tę zagadkę. Kto powalczy? Jest o co? 5000 zł? Nawet tyle możesz wygrać. Spróbuj. Daj sobie szansę, po prostu wybierz numer raz. Może akurat uda się i wygrasz te pieniądze w nowym roku. Czemu nie spróbować? Tylko musicie się, kochani, pospieszyć, bo to jest naprawdę ostatni moment. Reżyser mnie pospiesza. Nie wiem, co za moment się wydarzy. To jest program na żywo, także wszystko się dzieje tak strasznie szybko. 0.
704 304 304. To jest jedyny sposób, aby trafić do mnie do studia i zabrać nawet 5000 zł. Pozwólcie mi dłużej czekać. Ja tu ciągle jestem, cały czas czekam na rozwiązanie. Nie wiem, czy wszyscy się po prostu poddali, zrezygnowali z rozwiązywania tej zagadki. Kochani, spróbujcie, dobrze? A może powiększymy troszeczkę te obrazki ponownie? Może to widzom pomoże. Spróbujmy. Spróbujmy. Może jeśli ktoś ma mały ekran, to będzie prościej. Może ktoś nowy do nas dołączył i skorzysta z okazji, że jeszcze odpowiedzi nie usłyszałam. Uwaga, kochani, walczymy o nawet 5000 zł. Ja cały czas jestem w studio, czyli to znaczy, że w każdej chwili możecie wybrać numer, trafić tutaj do mnie i zabrać te pieniądze, ale musicie dać sobie szansę. Ja myślę, że w nowym roku naprawdę warto spróbować. Zacznijmy ten rok szczęśliwie. Jeżeli uda ci się wygrać 5000, to myślę, że już będziesz wygrywał cały czas. I to nie tylko pieniądze, ale ogólnie będziesz miał szczęście. Tylko trzeba ten rok dobrze zacząć, po prostu. Spróbujcie, podejmijcie wyzwanie. Jeżeli widzicie ten obrazek, to nie ma teraz na co czekać, tylko szybciutko, dopóki jeszcze nigdy do mnie nie trafił, weźcie telefon komórkowy albo telefon stacjonarny i wybierzcie nasz numer. To jest jeden numer 704-304-304. Nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z was usłyszeć. No dobrze, jak nie widzicie, to nie. Przyjrzyjcie się jeszcze raz uważnie, porównajcie każdy obrazek do A1. Ja jeszcze czekam, jeszcze chwileczkę mogę zaczekać, tylko też nie pozwólcie mi czekać w nieskończoność. Dobrze, jak ktoś widzi, po prostu bierze telefon, wybiera numer i trafia do mnie do studia. B, C, D lub E i od 1 do 10. Kochani, ja już bym chciała kogoś z was usłyszeć. Pospieszcie się, dobrze? Im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do czegoś innego.
może ktoś właśnie włączył telewizor i zastanawia się, co zrobić, aby wygrać 5000. Wykorzystaj jeszcze chwilkę, kiedy reżyser pokazał nam te wszystkie obrazki na troszeczkę w powiększeniu. No i po prostu postaraj się odnaleźć jeden obrazek, który różni się od pozostałych. Ja to robię zazwyczaj tak, że biorę sobie ten obrazek A1 i ten A1 porównuję do A2, później A1 do A3, A1 do A4 i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli przeanalizujesz wszystkie obrazki, to myślę, że powinno ci się udać znaleźć ten jeden obrazek. To co, przyjrzeliście się? Wystarczy? No to teraz bardzo proszę o wybranie numeru telefonu do studia. 704-304-304. Pamiętajcie, że walczymy o nawet 5000 zł, czyli naprawdę warto ten numer wybrać. Naprawdę warto podjąć wyzwanie i zgłosić się tutaj na antenę, pochwalić swoją wiedzą. Jeżeli tylko udało ci się odnaleźć ten jeden obrazek, który jest inny, nie czekaj, zgłoś się tutaj do mnie, zabierz nawet 5000 zł w nowym roku. Wydaje mi się, że większość osób właśnie, no, już dzisiaj jest w pracy, albo może właśnie stoi w korku i wraca do domu, może nie ma zbyt wielu po prostu osób przed telewizorem o tej godzinie. Jeżeli ty jesteś, wykorzystaj ten czas, że większość osób nie wie, nie ma ich w domu, bo albo jeszcze szuka. Wybierz numer telefonu do studia i podaj mi odpowiedź tutaj, na antenie, no bo jeżeli jesteś przed telewizorem i tak sobie mówisz, a widzę ten obrazek, nawet byłbym w stanie albo byłabym w stanie opisać, na czym ta różnica polega, no ale nie wybierasz numeru, nie chcesz się pochwalić swoją wiedzą, to ja niestety nie jestem w stanie się domyślić, że ty ten obrazek odnalazłeś i nie jestem w stanie do ciebie teraz zadzwonić, wybrać sobie ciebie. Kochani, nie wiem, kto ogląda program, mam nadzieję, że jedna osoba, która program śledzi, znalazła ten obrazek, po prostu zgłosi się do mnie do studia. Da sobie szansę, wybierze numer i zgłosi się po nawet 5000 zł. No kto spróbuje, nie czekajmy dłużej, dobrze? Ja już bym chciała kogoś z was usłyszeć, a no wiem, że zagadka najłatwiejsza nie jest. Mamy bardzo dużo tych obrazków do porównania. Te obrazki są bardzo małe, więc jeżeli macie mały ekran, to w ogóle może być problem ze znalezieniem tej różnicy. Jeden obrazek jest inny, tylko jeden. Tutaj ciężko się szuka, no bo jak weźmiemy sobie, zobaczcie, A1 i porównamy do A2, A3, A4, to jeszcze się da, no ale później ten A1 porównać do na przykład, nie wiem, C10, no to już jest problem, prawda? Ciężko jest. Ja wiem, że ta zagadka wymaga odrobinę czasu albo nawet dłuższej chwili na znalezienie tego drobnego szczegółu. Ale słuchajcie, może komuś się po prostu coś wydaje, że na jednym obrazku jest coś innego, że jakoś ten obrazek inaczej wygląda. Ja tutaj nie będę wnikać, na czym ta różnica polegała. Po prostu poproszę o współrzędne tego obrazka. Jeżeli te współrzędne będą się zgadzać, jeżeli to będzie ten obrazek, o który cały czas proszę, ten, który się różni od wszystkich innych, no to nawet 5000 można wygrać. Myślę, że warto po prostu wybrać numer, zgłosić się, spróbować. 704-304-304. Dobra, mogę dać wam 2 minutki na rozwiązanie tej zagadki. Co wy na to? 2 minutki, uwaga, czas start. Zegar wystartował, no i tak naprawdę te 2 minuty to jest czas na wybieranie numeru. No chyba, że jesteś bardzo szybki w rozwiązywaniu zagadek i na przykład w 1,5 minutki rozwiążesz zagadkę, w 30 sekund wybierzesz numer, trafisz na antenę i podasz mi prawidłowe rozwiązanie. Kochani, dajcie sobie chwilę, żeby się nie stresować, bo często nawet jeżeli uda wam się odnaleźć ten obrazek, to kiedy trafiacie na antenę, jest stres, jest mało czasu, ja tutaj proszę odpowiedź, daję 3 chwilki, to wy zapominacie nagle i tutaj na antenie szukacie, nie jesteście w stanie odnaleźć, a jeżeli nie usłyszę prawidłowej odpowiedzi, to niestety tych pieniędzy oddać wam nie będę mogła. Zostało niecałe już 1,5 minutki na wybranie numeru telefonu do studia. Kto jest teraz przed telewizorem? 704-304-304, minuta i 15 sekund do końca. Pojawił się napis ostatnia chwila, to znaczy, że naprawdę musicie się teraz szybciutko zmobilizować. Minuta i kilka sekund. Jeżeli masz ten obrazek, to jest idealny czas na wybranie numeru telefonu do studia. Wydaje mi się, że większość osób mimo wszystko jeszcze szuka, że większość osób po prostu tego obrazka nie odnalazła, bo gdyby odnalazła, to jestem przekonana, żebym odpowiedź usłyszała i ktoś z was by zabrał te pieniądze. Mamy około 50 sekund.
Jeżeli teraz włączyłeś telewizor, zastanawiasz się, o co chodzi, zaczekaj za chwilkę. Mam nadzieję, ktoś poda mi odpowiedź na antenie, zobaczysz, jak się wygrywa pieniądze w naszym programie. Może przy okazji kolejnej zagadki się uda. Na razie jeszcze czekam na odpowiedź w sprawie tej zagadki. No i w ciągu 35 sekund wszystko powinno się wyjaśnić. Nawet 5000 zł za ten jeden obrazek. Współrzędne jednego obrazka różniącego się od pozostałych. 25 sekund. Uwaga, 20 sekund. Wybierasz numer, jeżeli nie, to na co czekasz? Mamy ostatnie sekundy, który to obrazek szybciej? 14, 13, zobaczcie, mamy ostatnie sekundy, szybciutko wybierzmy razem. 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Uwaga, 3, 2, 1 i teraz słyszę telefon. No czekaj, jeszcze moment, możemy zaczekać? Ja wiem, że możemy, więc zaczekaj. No dobrze, wiem, że to są ostatnie chwile tej zagadki, wiem, że musimy ją kończyć, ale no jeszcze zaczekajmy na ten telefon. Jeszcze chwileczkę. Dobrze, zobaczysz, że za moment ktoś tu trafi. Daj jeszcze moment. Jeszcze chwilkę. Słuchaj, no to nie ja pokazałam tę zagadkę na ekranie. Ona jest naprawdę bardzo trudna. Dużo jest tych obrazków do przeanalizowania. Dobra, za moment ktoś tu trafi, zobaczysz. 704, 304, 304. Kochani, szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. Walczymy o nawet 5000 zł. Kto spróbuje? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, jedna osoba. No kto powalczy, kto spróbuje? Dajcie sobie szansę, wybierzcie numer. Słuchajcie, jest szansa w tym roku, już w tym roku, wygrać naprawdę duże pieniądze. To jest nawet 5000 zł. Ja jestem przekonana, że 5000 wam się na coś przydaje. Wiem, że już jest po Sylwestrze, po świętach, ale na pewno macie jakieś wydatki. No, a żeby wygrać te pieniądze, należy po prostu rozwiązać naszą zagadkę, znaleźć ten jeden obrazek i teraz błyskawicznie wybrać numer. Tutaj reżyser, kochani, mi już strasznie krzyczy, że musimy tę zagadkę kończyć. Zresztą ten napis też nas raczej nie uspokaja, mnie wręcz stresuje. 5000 zł dla jednej osoby, która odnalazła ten jeden obrazek różniący się od pozostałych. Czy ktoś sobie poradził z tą zagadką? Jedna osoba. Słuchajcie, ja muszę was jakoś zmobilizować. Nie, nie ściągaj tej zagadki z ekranu. Jeszcze nie, daj mi jeszcze chwilę. No.
Dobra, pokaż mi jeszcze zagadkę w powiększeniu. Jeszcze raz. Bardzo poproszę. Na chwilę, na moment. Ale może ktoś właśnie teraz wrócił z pracy i chciałby tę zagadkę rozwiązać. Dajmy mu szansę. Uwaga! Zagadka jest w powiększeniu. Spróbujcie ją rozwiązać. Tutaj jest jeden obrazek różniący się od pozostałych. Tutaj reżyser mnie uspokaja. Mówi, Monia, on naprawdę tu jest. Po prostu trzeba go zauważyć. No może jedna osoba sobie z tym poradzi. Ja trzymam kciuki. 5000. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeden obrazek różni się od pozostałych. Plus jest taki, kochani, że nie musicie mi mówić, na czym ta różnica polega. Wystarczy, że usłyszę współrzędne. Co znaczy współrzędne? Literka i cyfra. Jeżeli udało ci się już teraz, szybciutko, kiedy ta zagadka była w powiększeniu, jeszcze jest przez moment, ale szybciutko upewnij się, czy aby na pewno to ten obrazek. Jeżeli to ten, jesteś pewny, wybierz numer telefonu do studia i zgłoś się po nawet 5000 zł, bo o takie pieniądze w tej chwili walczymy. Czy ktoś wie? 704-304-304, nie ma na co czekać. Ja też możliwie szybko chciałabym usłyszeć prawidłową odpowiedź. No, jedna osoba, kochani, naprawdę, ja nie potrzebuję, żebyście wszyscy tutaj rozwiązywali zagadki na czas, wszyscy na 3-4 wybierali numer, mnie jedna osoba naprawdę w zupełności wystarczy. Słuchajcie, to, że mnie nie widać, to nie znaczy, że mnie nie ma. Jeżeli znacie prawidłową odpowiedź, to wykręcajcie numer. Ja cały czas czekam na prawidłową odpowiedź. W każdej chwili ktoś do studia może trafić. Myślę, że kiedy trafi, to reżyser mnie błyskawicznie pokaże, tak żebyście mnie mogli też zobaczyć i ze mną porozmawiać. Kochani, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jeden obrazek różniący się od pozostałych. Jeden jest na 100% inny. Reżyser mnie tutaj uspokaja, mówi, Monia, naprawdę on jest inny. Jeden się różni, nawet jeżeli go nie widzisz, no bo jednak ciężko jest znaleźć, nie ukrywam. Ja jeszcze go nie znalazłam. No ale jeżeli jest, to wierzę na słowo. Jeżeli ktoś z was sobie z tą zagadką poradził, kochani, ja cały czas czekam na mojego zwycięzcę. Zwycięzcę, który na pewno najbardziej będzie się dzisiaj cieszył z wygranej, bo mam nadzieję, że zabierze okrągłe 5000 zł. 5000! Nawet tyle możesz wygrać w nowym roku. Ale podstawą jest rozwiązanie tej zagadki. Współrzędne jednego obrazka, jednego, który jest inny. Podejdźcie bliżej do telewizora, naprawdę nie bójcie się tego. Ja teraz muszę wam powiedzieć, jestem tutaj dosłownie z nosem przed telewizorem, który mam w studio i szukam. No i może zaraz znajdę. A wy szukacie? Wykorzystajcie to, że zagadka jest na pełnym ekranie. Że naprawdę ją lepiej widać, że można się przyjrzeć, można porównać, można poszukać tego szczegółu. Jeden obrazek naprawdę jest inny. Słuchajcie, to powiększenie to na pewno był dobry pomysł, bo ja jestem bardzo blisko i nie widzę. To jak wy macie znaleźć ten obrazek, jeżeli wy no, nie siedzicie z nosem w telewizorze?
No ja teraz jestem, musicie mi uwierzyć na słowo. I jeszcze nie widzę tego obrazka. A ty widzisz? 704-304-304, nie czekaj, tylko szybciutko, podaj mi odpowiedź na antenie. Nie trzymaj tej odpowiedzi dla siebie, trzeba się swoją wiedzą pochwalić, udowodnić innym, że jesteście w stanie rozwiązać zagadki, a przy okazji 5000 zł, myślę, że każdemu by się przydało. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Takie śmieszne te kaczuszki, tak? To są kaczuszki. Dziobaki? No może i dziobak, ale kaczuszki, tak? No śmieszne, ale mam nadzieję, że ta zagadka się skończy szczęśliwie. Reżyser mówi 49 kaczuszczek i jeden dziobak. No nie słuchajcie go, nie słuchajcie mnie, bo na pewno ta różnica nie na tym polega. Skupmy się, poszukajmy, no na czym, a, dobra, a może inaczej się zastanówmy, może gdybyście wy byli grafikiem, to co byście tutaj pozmieniali? Wydaje mi się, że kolory są takie same, chociaż no nie wiem. Kolor tła chyba też jest taki sam. No to co jeszcze, co nasz grafik tutaj mógł pozmieniać, co wam się najbardziej rzuca w oczy? Co wy byście zmienili? No porównuję, szukam, no ale nie widzę. Może właśnie ciężko się szuka, no bo ten A1 jest dosyć daleko od na przykład, nie wiem, B10 i tutaj kiedy musicie A1 porównać do wszystkich obrazków, to trochę czasu zajmuje. Zagadka jest odrobinkę większa. Możecie spróbować ją rozwiązać, tylko trzeba podjąć wyzwanie. I radziłabym się niestety pospieszyć. Walczymy o 5000, no ale ta zagadka w nieskończoność też nie będzie na ekranie. 704, 304, 304. Dosyć tego przyglądania się. Niestety, musimy wracać, kochani. Tak jak wam powiedziałam, w nieskończoność ta zagadka na pełnym ekranie być nie może. Mam nadzieję, że wykorzystaliście ten czas. Ja również byłam pod samym ekranem, szukałam, niestety jeszcze nie znalazłam, ale może jedna osoba, jeden gracz szybciutko tego jednego kaczorka, dziobaka różniącego się od pozostałych znalazł. Jeżeli tak, no to słuchajcie, do godziny 18:00 ja muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Czy ktoś z was spróbuje? Jest 17:57 i 50, no prawie 5 sekund. Walczymy o 5000 zł. Daj sobie szansę. No ja wierzę w te osoby, które chyba właśnie teraz wracają z pracy. Myślę, że jest bardzo dużo takich osób, które nawet pracują do 18:00, no i teraz nie mają szansy na rozwiązywanie zagadek. Nawet jeżeli dzisiaj na przykład wyjątkowo masz wolne, no bo może są takie osoby, które jeszcze po Sylwestrze wzięły sobie dzień wolny i teraz są w domu, odpoczywają. Wykorzystaj ten czas, że większość osób chyba mimo wszystko już do pracy wróciła. Ty możesz już w nowym roku, już teraz wygrać nawet 5000 zł, jeżeli tylko udało ci się odnaleźć ten jeden obrazek. Wybierz numer 704-304-304 i podaj mi odpowiedź na antenie. Wydaje się być proste, no ale czy znalazłeś ten obrazek? Przypominam, że czekam tylko do godziny 18:00, a już 18:00 wielkimi krokami się tutaj zbliża. Zobaczcie, jest
No, kilkadziesiąt sekund nam zostało. 5000 złotych, naprawdę warto, daj sobie szansę. Czasem tak jest, kochani, że trzeba wybrać numer ponownie, ale sami wiecie, w naszym programie codziennie ktoś wygrywa pieniądze. Dzisiaj to ty możesz wygrać. Daj sobie szansę, powalcz o nawet 5000 złotych. Uwaga, 30 sekund do końca. Kto próbuje, kto walczy? 704, 304, 304, szybciej. Zdążysz jeszcze wybrać numer, masz 20 sekund, tylko czy jesteś przygotowany, czy masz zapisane najlepiej na kartce prawidłowe rozwiązanie? Współrzędne, to mi naprawdę wystarczy, literka i cyfra. No kto? 10 sekund. Niesamowite emocje, ale w dalszym ciągu nikogo nie słyszę, no i tak mogę sobie mówić w nieskończoność sama do siebie, ale może teraz? Czas minął, szybciej. Kto wie? No, pospieszcie się. Taki sympatyczny obrazek, a tak trudno nam znaleźć prawidłową odpowiedź. A może wy jeszcze po prawinach Sylwestra odpoczywacie? Czy wszyscy są w pracy? No nie wiem, myślę, że jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, to nie masz dużej konkurencji, ale naprawdę musisz się pospieszyć. To musi być błyskawiczna decyzja, bo ja naprawdę nie mam dużo czasu, kochani. Musimy teraz, może razem wybierzmy numer. Uwaga! Masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie? Jeżeli tak, to weź teraz telefon komórkowy czy stacjonarny, to nie ma znaczenia. I wybierz razem ze mną numer telefonu. Uwaga! 704-304-304. No i kto? Kto wybrał numer? Razem ze mną, kto wybrał? Albo kto wybiera? W każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Ja jestem przygotowana. No? Słuchajcie, nie mamy czasu. Pospieszcie się. 5000 złotych czeka. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Możecie strzelać, w porządku. Może się uda trafić, no, tylko szybciej. 704, 304, 304. No. No kto? Szybciej, kochani. 5000 złotych. Czy ja was muszę namawiać, żebyście powalczyli o 5000? Ja wiem, że ta zagadka najłatwiejsza nie jest. Wiem, że pewnie niewiele osób znalazło prawidłowe rozwiązanie. No ale może jedna osoba. Ja naprawdę nie szukam tłumów. Nie potrzebuję słyszeć wielu telefonów. Potrzebuję usłyszeć jeden telefon z prawidłową odpowiedzią. Ale teraz.
Nikt nie wie? Dobra, reżyserka, ostatnia deska ratunku. Ja poproszę o zagadkę na deski w powiększeniu. Ostatni raz, obiecuję, już więcej nie będę o to prosić, ale spróbujmy, dajmy naszym widzom szansę. Uwaga, przyjrzyjcie się możliwie szybko, możliwie uważnie i błyskawicznie wybierzcie numer telefonu do studia. Czekam na mojego zwycięzcę. Cały czas czekam, ale jakoś się dzisiaj doczekać nie mogę, kochani. 5000 zł. Czy ta wygrana nie mobilizuje was, żeby podjąć wyzwanie, żeby wybrać numer? No trudno, ja nic nie poradzę, to wy musicie odnaleźć ten obrazek. To jest taka zagadka, że no tutaj nie da się nic podpowiedzieć, jakoś wam ułatwić tego zadania. No prawdę mówiąc, mnie nawet to powiększenie obrazka i podejście do telewizora nic nie pomogło. Słuchajcie, tylko szybciej, bo to jest naprawdę ostatnia szansa na rozwiązanie naszej zagadki. No, reżyser nawet wam pokazał, że to naprawdę ostatnia szansa jest i teraz wybieramy numer. Jedna osoba. Już takim troszkę zrezygnowanym głosem pytam, ale no nie wiem. Może jednak? Dobrze, słuchajcie, reżyser znów mnie pokazał, a zagadkę pokazał w pomniejszeniu. Daję wam ostatnie chwile na rozwiązanie tej zagadki i to jest naprawdę ostatnia szansa na to, żeby ktoś z was trafił tutaj do mnie i podał mi prawidłową odpowiedź. 10 chwil na wybranie numeru. To nie jest czas na rozwiązywanie zagadki. Zresztą reżyser, sami widzicie, liczy bardzo szybko. 9 chwil już na ekranie. Teraz po prostu wybieramy numer 704-304-304 i podajemy mi odpowiedź na antenie. Który jeden obrazek?
Podajesz mi literę i cyfrę. I nie musisz tłumaczyć, na czym ta różnica polega. Ja wiem, że jest ciężko. 8? Uwaga, 7. Siedemset cztery, 304, 304. Sześć. Pięć chwil. Jesteśmy w połowie odliczania. Naprawdę, musimy się, kochani, pospieszyć. Jeden obrazek różniący się od pozostałych jest przed waszymi oczami. Jest na wyciągnięcie tutaj ręki. Te 5000, nawet tyle pieniędzy, ale musicie podać mi odpowiedź na antenie. Wybierzcie numer, dajcie sobie szansę. W nowym roku, dlaczego by nie spróbować, nawet jeżeli nigdy nie próbowaliście, dzisiaj jest taka szansa. Poza tym codziennie ktoś w tym programie wygrywa pieniądze, dzisiaj już kilka osób wygrało, no i czekam na mojego kolejnego zwycięzcę, który na pewno najbardziej będzie się cieszył z wygranej, bo najwięcej pieniędzy, mam nadzieję, zabierze. 4 chwilki, bardzo mało czasu, jeden obrazek, no i słucham. Chwilę. Dwie chwile. Jeden, ostatni moment.
No pospieszcie się, słuchajcie, to jest ostatni moment, a walczymy o nawet 5000 zł. Kochani, co się dzieje? Ile można czekać na telefon? Czy ktoś zauważył ten jeden obrazek? Ja wiem, że zagadka jest trudna, ale już naprawdę nie mogę wytrzymać, bo chciałabym jak najszybciej kogoś z was usłyszeć. Pospieszcie się, to jest ostatnia szansa na nawet 5000 zł. No? Czy ja usłyszę ten telefon, jeden telefon, jednego gracza, który zabierze, mam nadzieję, nawet 5000, teraz. Zero, rozwiązujemy tę zagadkę, tylko szybciej. 704, 304, 304. No zaraz, zaczekajmy jeszcze sekundkę, no nic nam to już i tak nie da. Zaczekajmy moment, nie stresujmy widzów. Już jestem tak, kochani, zrezygnowana, nie wiem, po prostu strasznie ciężko nam dzisiaj idzie. Na początku fakt faktem słyszałam was świetnie, szybciutko słyszałam odpowiedzi, natomiast teraz nie wiem, czy ta zagadka jest zbyt trudna. No może jest za trudna po prostu, reżyser przesadził tutaj z poziomem trudności. Umówmy się, jesteśmy jeszcze w klimacie Sylwestra. A może część osób po prostu jest już w pracy i nie ma czasu, żeby teraz przyjrzeć się, porównać. A może macie małe ekrany, to też może być przyczyną, ponieważ obrazki są naprawdę malutkie i tutaj strasznie ich dużo. I jeden obrazek różni się od pozostałych. Kto mi powie, który? Możesz być bogatszy już za moment. Już teraz, o nawet 5000 zł. Czy to cię jeszcze nie zmobilizowało? No jak długo mogę jeszcze czekać? Już nie mogę czekać. Reżyser mnie pospiesza. Słuchajcie, chcę usłyszeć odpowiedź teraz. Kto mi z tym pomoże? No? No szybciej, 704-304-304. Jeśli ktoś teraz wybrał numer, to mam nadzieję, że go za sekundkę usłyszę. Słuchajcie, musimy naprawdę kogoś bardzo szybko usłyszeć, bo teraz już nie ma żartów. Kończymy program, to jest ostatnia zagadka w naszym programie. Mam nadzieję, że mimo wszystko ktoś w ostatniej chwili ją rozwiązał. Chciałabym bardzo dzisiaj oddać komuś z was nawet 5000 zł, ale musicie mi w tym pomóc. Musicie się jeszcze przed końcem programu tutaj do mnie zgłosić. Spokojnie, bierzemy teraz telefon komórkowy albo telefon stacjonarny i wykręcamy. 704-304-304.
Nikt nie widzi. Wydaje mi się, że po prostu wszyscy się tej zagadki przestraszyli, uciekli sprzed telewizorów i już nie próbują, nie walczą, bo gdyby ktoś walczył, no to teraz na pewno by się nie poddał, prawda? Dobra, jeszcze zaczekajmy, jeszcze chwilkę. No już nie mogę się doczekać, żeby kogoś z was usłyszeć. No. Słuchajcie, jedna osoba. Tylko szybciej, dobrze? Muszę teraz usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Muszę i bardzo chcę. Dobra, jeżeli ktoś chce trafić do studia, to może powinien wybrać numer ponownie. Może to zwiększyć twoje szanse. Dobra, w każdym razie razem teraz wybieramy numer. Uwaga, 704 304 304. Czy zdążę jeszcze usłyszeć telefon? Najważniejszy w dzisiejszym programie. Przed jego końcem, no bo zaraz muszę się z wami żegnać. 704 304 304. Daj sobie szansę na nawet 5000 zł. Słuchajcie, ja ciągle czekam, no nie wiem jak długo reżyser wytrzyma. Ja jeszcze daję radę, no ale chciałabym w końcu z kimś porozmawiać, bo tak patrzę na te obrazki, no wiem, że jest ciężko. Można dostać oczopląsu, może się zacząć kręcić w głowie, kiedy tak porównujemy, ale może jedna osoba, może z czyjąś pomocą jednak w ostatniej chwili odnalazła ten jeden obrazek. Wystarczy, że podasz mi współrzędne, literkę i cyfrę. Ja tutaj nie będę wnikać, na czym ta różnica polegała. Dlaczego na tym, a nie na tym? Po prostu wybierz numer i daj sobie szansę na naprawdę dużą wygraną. 5000 zł. Tylko teraz, proszę teraz, nie czekajcie ani chwili dłużej. W tej chwili, teraz. No. Słuchajcie, czas minął już dawno temu.
Ja tutaj czekam, jeszcze mając nadzieję, że może jednak ktoś w ostatniej chwili podejmie decyzję o wybraniu numeru. I tak już nie mamy czasu na inną zagadkę. Za sekundkę dosłownie muszę się z wami żegnać. Pojawił się napis koniec programu. Ja pospieszam. Mówi, że są naprawdę duże pieniądze, bo nawet 5000. I w dalszym ciągu nikogo nie słyszę. Nie wiem, czy te pieniądze są za małe? No nie sądzę. Zagadka może za trudna. Z tym jestem w stanie się zgodzić. No, ale jedna osoba, która teraz trzyma telefon w ręku i teraz go wybiera. Czy mogę ją teraz usłyszeć? No? No tak, teraz. Ja już dłużej czekać nie mogę. W tej chwili chcę usłyszeć odpowiedź. Literka, cyfra. Pospieszcie się. Słuchajcie, ostatnie sekundki programu. Ktokolwiek. Teraz. Widzę, że jest problem z tą zagadką. Trzymam jeszcze kciuki, ja się nie poddaję. Musi się udać. No? Dobra, słuchajcie, musi się udać do godziny 18.30 i ani chwili dłużej, ani sekundy. 18.28 już w zasadzie. Zegar pojawi się w lewym górnym rogu. Jeżeli masz inaczej ustawiony zegarek, to patrz tylko i wyłącznie na ten zegar. Słuchajcie, czasu mamy naprawdę bardzo, bardzo mało, a 5000 zł w dalszym ciągu czeka. Ja czekam, żeby te pieniądze oddać. Tylko muszę usłyszeć te współrzędne rozwiązanie naszej zagadki. Literka i cyfra. 704, 304, 304. Niecałe dwie minutki. W zasadzie to powiedziałabym, że półtorej nawet. Ciężko, ciężko. No musi się udać. Kto spróbuje? Kto walczy do samego końca? Słuchajcie, półtorej minutki. Idealny czas na wybranie numeru, ale już ani chwili później, dobrze? W tej chwili bierzemy telefon, wybieramy numer, zgłaszamy się do studia i podajemy mi odpowiedź na antenie. Nie stresujcie mnie, nie stresujcie siebie, po prostu weźcie telefon w ostatniej chwili, teraz już i tak jest naprawdę na granicy czasu. Spróbujcie, dajcie sobie tę szansę. 18.30 kończę zagadkę, macie minutę. Bardzo mało czasu. Literka, cyfra. Ja nie pytam, na czym ta różnica polega. Dzwonisz, wybierasz numer, przycisz teraz telewizor, słuchaj mnie w słuchawce telefonu, tak żebyśmy dobrze się słyszeli. Zadam bardzo proste pytania, jeżeli nie zastanawiamy się zbyt długo. Oczywiście trzeba to przemyśleć, ale nawet jeżeli nie znasz odpowiedzi, strzelaj. No dzisiaj musi się udać. Ja trzymam kciuki za tę jedną osobę, która właśnie teraz wybiera numer. Mamy około 35 sekund, dokładnie. Uwaga, 704... 304, 304 i za moment wszyscy się dowiemy, który to obrazek różnił się od wszystkich pozostałych, która kaczka była inna. No i kto z was wygra 5000 zł?
Ostatnie sekundy, uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Niech ktoś trafi do studia teraz, w tej chwili. No. 704, 304, 304. Już dłużej czekać nie mogę, naprawdę. W tej chwili! Pospieszcie się, kochani, no chcę oddać 5000, ale musicie mi w tym pomóc. Szybciej! No? Słuchajcie, już muszę się z wami żegnać, już muszę wychodzić ze studia. Reżyser mnie pospiesza, no ale nie mam wpływu na to, co się dzieje. Kochani, kto zna prawidłową odpowiedź? Kogo teraz usłyszę? Teraz, w tej chwili. Ja już nie mam czasu, no nie mam czasu. No szybciej, czy jeszcze się uda? Ja czekam do ostatniej sekundki, kochani, już muszę się z wami żegnać. Kochani, ja już teraz zapraszam was na jutrzejszy program. Spotkam się z wami po godzinie 15. Będę trzymać kciuki. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż dzisiaj. Wierzę, że to ten jakby przestój był spowodowany tym, że jeszcze odpoczywacie po Sylwestrze. Może jutro już uda nam się być skoncentrowanymi i rozwiązać jak najwięcej zagadek, wygrać jak najwięcej pieniędzy. Ja trzymam kciuki, życzę wam już jutro powodzenia. No a teraz jeszcze czekam, no jeszcze może w ostatniej sekundzie programu się uda. Tak naprawdę no, muszę mieć jeszcze sekundkę na przeczytanie pytań. Halo, halo, dzień dobry, poproszę o rozwiązanie. D jak Dorota 8. D8, sprawdźmy prawidłowe rozwiązanie. No oczywiście pan wygrywa nagrodę gwarantowaną, czytam 5 pytań, 30 sekund na odpowiedź. Uwaga, ile wynosi obwód trójkąta o długości boku 2A? 3A. Dobrze, jak nazywał się grecki bóg ognia? No, no. Bóg ognia. Grecki. Tak, tak, odmianą jakiego systemu operacyjnego jest Ubuntu? No już niestety koniec czasu. Linux, wydawało mi się, że te pytania... No, pan zatrzymał się tutaj na grecki bóg ognia. No naprawdę proste pytanie. Mieliśmy to w szkole. Ja wiem, że może wszyscy nie pamiętacie. Kochani, mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej. Szkoda, że dzisiaj nie wyszło. W każdym razie wygrał pan nagrodę gwarantowaną za rozwiązanie zagadki. Serdecznie panu gratuluję. Życzę wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia już jutro. Ha ha ha!